Witam Państwa w komentarzu woltowym Bosse FX. Ja nazywam się Konrad Ryczko i pracuję jako analityk woltowy w domaklerskim BOŚ. A dzisiaj przedstawię Państwu sytuację tak naprawdę na frankach, ponieważ franki są w tej chwili w centrum zainteresowania rynku walutowego. No i pokrótce mówimy sobie to, co się wydarzyło dzisiaj, to się może wydarzyć w kolejnych dniach. Jednak zaczynamy od głównej pary walutowej, tradycyjnie zresztą, czyli pary euro-USD. No i to, co możemy zauważyć, to, że spadek wartości przede wszystkim euro do CHF, a wywołał nam analogiczny ruch na euro USD. Technicznie wybijamy się poprzez ten zakres wsparcia, którego sforsowanie otwierałoby nam drogę zejścia do okolic 1.10-1.08, także jest to jakaś ta gra warta świeczki. Generalnie wczoraj te prognozy widziałem, że zaczęły napływać znów spadkowe na kwotowanie euro-dolara, także mamy generalnie układ mocno tak zwany bearish, czy mocno niedźwiedzi, czy te spadków. Technicznie widać, że tutaj wybiliśmy się z takiej dużej formacji, można powiedzieć, że to zniżkującego trójkąta. W tej chwili wybiliśmy jeszcze kolejne minima, także generalnie układ techniczny wyraźnie premiuje tutaj posiadaczy pozycji krótkich. Oczywiście to jakieś lokalne odbicie będą miały jak najbardziej miejsce, niemniej długoterminowo temat spadkowy, tym bardziej, że jeszcze czekamy na ruch ze strony ECB, a generalnie po działaniach wczorajszych SNB, no ECB został jak wywołany w tablicy i prawdopodobnie zobaczymy uruchomienie programu QE w strefie euro. No więc drugą parą jest tak naprawdę winowajcy tego zamieszania na rynku walutowym, czyli EURCHF. Jak Państwo widzą, generalnie tutaj historycznie obserwowaliśmy konsolidację na tej 1.20. To było też troszkę dziwne, ponieważ rynek SNB działał w różnych zakresach, czyli obniżał stopy, prowadził dość agresywną retorykę, a ten kurs generalnie nie mógł podejść wyżej. To się tłumaczyło tym, że między innymi Rosjanie po zawirusze na rosyjskim rublu zaczęli szukać jakiegoś kapitału, który pozwoli im ochronić swoje aktywa, czyli ewentualne jakieś straty, stąd ujemne stopy prowadzenia SNB. No jednak było i tak bardziej do przełknięcia dla tamtejszych obywateli, tamtejszych milionerów niż to, co się stało na rublu. No i w konsekwencji prawdopodobnie, czy oczywiście są dane tajne, także nie mamy dostępu do tych informacji, do informacji bankowej w Szwajcarii, prawdopodobnie duża część Rosjan miała kapitału umiejscowione w EURCHF, w związku z tym ten kurs dość blisko oscylował 1.20. No, jest to cały czas dość zaskakujące, dlaczego SNB zdecydował się przestać bronić zakresu 1.20, ponieważ generalnie wczorajsze wystąpienie Thomasa Jordana bądź Jordana generalnie nie przyniosło odpowiedzi na to pytanie. Generalnie Jordan stwierdził, iż była ta decyzja przemyślana, a SNB nie panikuje. Tak, z tym, że tak naprawdę nie ma powodów, dla których taka decyzja miała mieć miejsce. No, częściowo się mówi o tym, że być może SNB stwierdził, że ta polityka jest nieefektywna w dłuższym zakresie, że zbyt dużo CHF-u są już wydrukowanych, no ale to było wiadomo już wcześniej, że taki scenariusz będzie miał miejsce. Także tak naprawdę cały czas jeszcze jesteśmy w nieświadomości do tego, dlaczego SNB ściągnął ten kap, tym bardziej, że jeszcze w poniedziałek przedstawiciele tamtejszego banku deklarowali, że generalnie różne ruchy w zakresie polityki monetarnej są możliwe, niemniej 1.20 no jest tutaj dogmatem i generalnie o tym w ogóle nie rozmawiamy. Jakby rynkowo to polało się troszkę krwi na rynku, czyli generalnie wybicie 1.20, no i rynek tak naprawdę te kwotowania wpadły w puste arkusze, w pusty rynek, bo mało kto zakładał, że jednak może mieć coś takiego miejsca. Raczej zakładano, że jeżeli byłoby jakieś wybicie gdzieś dołem, no to zlecenia oczekujące grałyby w drugą stronę, czyli zakładając, że na przykład ktoś pozwolił sobie na przebicie 1.20, kurs pada, my kupujemy EURCHF, wchodzi SNB, jest 1.20 z powrotem i jesteśmy kolokwialnie mówiąc zarobieni. Tymczasem kurs tąpnął, zaczęły się realizować tutaj stop lossy coraz niżej i niżej. I tylko tak naprawdę realizacją stop lossów na pustym rynku należy tłumaczyć tak dynamiczny ruch, czyli przede wszystkim 1.20 wybite. Nie dość, że wybiliśmy się poniżej tych poprzednich zakresów sprzed obrony kursu na 1.20, to jeszcze przebiliśmy parytet na poziomie 1 i jeszcze zeszliśmy niżej. No, trzeba pamiętać, że to jest generalnie kurs walutowy i kurs dwóch par dewiz tak naprawdę, a nie jakaś spółka graczowa, także te wahania były, wydaje mi się, stanowczo zbyt duże wczoraj. No i w tej chwili widzimy potwierdzenie tego, że raczej znajdujemy się bliżej tego kursu odniesienia sprzed wprowadzenia 1.20. Trzecią parą pozostały tak naprawdę dwie pary, będą pary związane ze złotym, bo generalnie jak tutaj widać jest para europejska, czyli jedna z głównych par związanych ze złotym. Przede wszystkim widać było, że umocnienie CHF na szerokim rynku spowodowało nam to, że
Przepraszam, że wyraźnie się pogorszyły nastroje wokół tych bardziej ryzykownych walów, tym na złotym. Zaraz przejdziemy do cechy FPL-a, niemniej tutaj nawet w przypadku EuroPLN-a widać, że nastroje uległy wyraźnemu pogorszeniu. Wczoraj test około 4,35. Tym bardziej, że jeszcze wczoraj nad ranem wyglądało to tak, że złoty troszkę się umocnił, ponieważ byliśmy przy zakresie minimów, tu była jakaś próba rozegrania już zejścia niżej, generalnie wyglądało to fajnie. Tymczasem ruch ze strony tak naprawdę SNB zanegował wszystkie układy rynkowe, jakie w tej chwili były na różnego rodzaju parach. No i w tej chwili bardziej prawdopodobne wydaje się raczej powrót w kierunku 4,40 niż ponowne zejście w kierunku 4,25, z uwagi na to, że właśnie zostały pogorszone nastroje na szerokim rynku. No i tak naprawdę rynek cały czas do końca nie wie, co się tak naprawdę wczoraj wydarzyło. Do momentu, aż to nie zostanie określone i zostaną jakby wprowadzone różnego rodzaju ruchy i komentarze strony decydentów, no to raczej zakładamy, że rynek nie będzie chciał się angażować złotego. No i czwarta para, czyli być może najciekawsza para dla większości z Państwa i generalnie para, która znajdowała się wczoraj w centrum zainteresowania polskich mediów, czyli CHF-PLN. Podobnie jak na EuroCHF, wydaje się, że tutaj miało miejsce realizacja zleceń dość automatycznie, czyli generalnie test na naszej platformie maksimum wypadło w okolicy 4,80. Niemniej na platformach innych kontrybutorów, czyli różnych dostarczycieli danych, można było znaleźć wartość nawet 5,12, 5,20. Także widać było, że tak naprawdę nie było tam płynności. Tak naprawdę każdy miał troszkę inne wartości, innych dostarczycieli. No i to spowodowało troszkę panikę, że tak naprawdę nikt za bardzo nie wiedział, po ile skwotowany w tej chwili frank wobec złotego. Generalnie widać, że tak naprawdę rynek już oddał 50% tego ruchu, tutaj też dokładnie sobie zobaczymy, ile, gdzie to jakie wartości przypadają. Rynek tak naprawdę, jak Państwo widzą, jest przy 50% tego ruchu. Wydaje mi się, że jakby naturalnym byłoby, gdybyśmy zeszli jeszcze ciut niżej, czyli gdzieś tutaj do okolic tej świeczki, czyli 4,11, 4,10, no i przyszli w stan jakieś to oscylowania w zakresie 4, 4, a 4,10. No i to jest jakiś tutaj dość dobry scenariusz, dlatego raczej wydaje mi się, że w tej chwili musimy liczyć się z tym, że w ciągu najbliższych miesięcy kurs cecha w PLN będzie oscylował bliżej czwórki niż tego punktu 10,50. Raczej nie wydaje mi się, żebyśmy mogli w tej chwili wrócić do tego zakresu, tym bardziej, że rynek tak naprawdę nie przejmuje się za bardzo tymi ujemnymi stopami w Szwajcarii, no i tak naprawdę gra jakąś tutaj swoją grę pod ewentualny również QE ze strony ECB. Dziękuję za uwagę.